Witam na forcestrader.com. Obiecywałem zrobić analizę US30 kontra WIG20. Jest godzina 11:15, 14 lipca. Interesująca sprawa z US30. Od kilku dni non-stop kurs rośnie. Jak widać tutaj. Omówimy sobie za, a nawet przeciw teorii prowzrostowej, jak i spadkowej. Więc tak, podstawowa sprawa to, że nic się nie zmieniło od kiedy zaczęliśmy analizę tutaj w WIG20. Jest to trend silnie wzrostowy. Tego na razie trzeba się trzymać, mimo tutaj silnych sygnałów spadkowych. Średni trend, duży przepraszam, trend jest wciąż wzrostowy. Natomiast co się stało tutaj z perspektywy graczy, którzy inwestują w spadki w średnim i dłuższym terminie? Przecięcie średnich, moving average, 200 oraz 50, tutaj widoczne na wykresie. To jest dosyć silny, interesujący sygnał. Świadczyłby o tym, że jeżeli kurs zacznie się tutaj od tych poziomów odbijać w dół, od tego charakterystycznego poziomu, czy tych poziomów tutaj średnich, może to oznaczać powrót do spadku. Natomiast z tej perspektywy, patrząc tutaj na jakość tych świec, bardzo silne, co najmniej tak silne w tym momencie jak te czerwone świece, będzie można później porównać ilość tych świec, być może będzie mniej zielonych, niwelujących ten ruch czerwony, niż tutaj ten silny spadek się odbywał. Zobaczymy w praktyce, jak tutaj nastąpi spotkanie przy tych poziomach kluczowe. Na razie ten sygnał V tutaj, pattern V na wykresie dziennym, sugerowałby, że jesteśmy w agresywnym odbiciu do góry, który będzie kontynuowany. Ja wcześniej mówiłem na wielu wykresach euro i US30, że trzeba uważać tutaj na oddech, jaki nastąpi po tym spadku czerwonym na US30. Natomiast ten oddech, no ja myślałem, że będzie bardziej w formie oddechu niż agresywnego super wybicia do góry. Także w skrócie, za wzrostami mamy tutaj silne odbicie od no, charakterystycznych bardziej czy mniej tutaj punktów. Zobaczymy sobie, jak to wygląda w praktyce. No w praktyce wygląda to tak, że ten poziom istotny, opór, wsparcie i tutaj to na jednym poziomie zostały przełamane, jednak kurs dosyć szybko wybił się górą na wykresie dziennym. Kontynuuje bardzo agresywne świece zielone, nie jest to zwykły oddech, są to agresywne ruchy do góry, które o czymś świadczą. Przeciw sugerowałoby tutaj zejście poniżej tych średnich, zwykłych średnich, moving average, zejście poniżej, konkretne zejście tutaj, utrzymywanie się przez jakiś czas tymi czerwonymi świecami, to było zagranie bardziej w dół, o jakim myślimy. Natomiast proszę zobaczyć z perspektywy WIG20, tutaj ładnie widać te trójkąty, które zaznaczałem, wsparcia, wspominałem tutaj, że no, miał jakiś sens inwestor, który wchodził tutaj do góry, kupował kontrakty, ponieważ jesteśmy w takim, a nie innym patternie. Indeks tutaj silnie się trzymał, także można było wchodzić w tym momencie, czy tym z takim dosyć krótkim, czy średnim stopem. Zaraz sobie zobaczymy, ile to by było punktów. 50 punktów. Z perspektywy średnio i długoterminowej, proszę czytać pod wybicie tutaj do góry, gdzie moglibyśmy zainkasować spokojnie kilkaset punktów, a nie tylko odrobić sobie powiedzmy ten stop 50 czy 100 punktów na plus. Do tej pory, od tego momentu ruszyło się 100 punktów równo do góry. Spójrzmy sobie przez większy pryzmat. To jest ten opór, który był przed chwilą, wsparcie, które było widoczne. Kurs się odbija, stąd mówiłem, że jak przebije tutaj te trójkąty, widoczne bardziej o, w takim ujęciu, ten trójkącik tutaj został przebity, także no może sobie go zaznaczymy na chwilę, bo jest na to czas. Proszę, ten trójkąt i tutaj ten duży trójkąt został przebity górą i no na razie, miejmy nadzieję, tutaj odbije się troszeczkę jeszcze w dół, żeby ktoś mógł sobie podkupić go wciąż i powinien zacząć rosnąć do góry, jeżeli gospodarka amerykańska tutaj na to pozwoli. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że giełdy nie poruszają się tak jak waluty bardziej czysto technicznie.
Nie mówię tutaj w 100%, że jest to technika na walutach czy niektórych instrumentach, ale powiedzmy w większym ujęciu wydaje mi się, że technika stanowi większy tutaj udział procentowy. Natomiast patrząc na indeksy, one poruszają się w sposób bardziej fundamentalny, to znaczy w krótkim terminie średnim można zauważyć ruchy techniczne, natomiast tak naprawdę fundament nawet w ciągu dnia, czy dane publikowane mogą zmienić trend, tak jak tutaj, czy może on w dowolnym momencie się odbić, bo zmienił się sentyment. Natomiast to, o czym chciałem wspomnieć dla super czy hura optymistów tutaj, to, że sentymenty typu zły ekonomik, amerykański sentyment, niemiecki sentyment, europejski, one były poniżej normy, poniżej przewidywań, wciąż w okresie bardziej hossy, czyli bycze powyżej zera, ale niżej od przewidywań. Te wskaźniki wychodziły niższe niż przewidywane i to grubo przez ostatnie tygodnie. Także no, być może tutaj miał sens ten spadek, który, że tak powiem, reagował na ten sentyment. Sentyment być może się zmienił, już odwrócił. To by sugerował wykres. Oczywiście wykres szybciej się porusza jeszcze niż gospodarka, a czasami w tym samym tempie. Proszę czytać za sentymentem tych ważnych, większych inwestorów, którzy mają jednak troszeczkę większe, szersze spojrzenie i więcej wiadomości na dany temat i nie podejmują pochopnych decyzji. Także można też spoglądać na wykres, jaki jest sentyment, albo spoglądać na wskaźniki i tłumaczyć sobie, dlaczego wykres akurat rośnie albo spada. Aktualnie nie do końca rozumiałbym te silne wzrosty. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest to zmiana trendu w formie tej V-ki i wybicie górą po jakiejś tutaj konsolidacji po drodze. Szukam patternu konsolidacji, kontynuacji, żeby można było ewentualnie wejść w jakąś dłuższą pozycję lub też spadku i odbicia się do góry, żeby można było zainwestować pieniądze. Także polecam obserwować te ruchy. Tutaj bardzo interesująco też na WIG20 można przykładowo kupić kontrakt, ustawić stopy gdzieś tutaj czy tutaj i obserwować te opory, czy trójkąty, czy na nich się opiera kurs, czy spada niżej i się odbija do góry. Można tutaj zarobić trochę też pieniędzy na tym, jeżeli ten ruch na US30 będzie kontynuowany. Także zachęcam do dalszych analiz. Proszę też patrzeć z perspektywy danych ekonomicznych, które będą wychodziły, jeżeli będą wychodziły dużo poniżej normy w Stanach i Europie, to trzeba troszeczkę się obawiać tutaj różnych akcji na indeksach. Mogą być to spadkowe sytuacje, natomiast na razie sytuacja jest optymistyczna, także zachęcam do handlu. Życzę udanych transakcji dzisiaj i w tym tygodniu. Życzę miłego dnia. Zapraszam na forexjesttrader.com.